W 2010 roku, a więc w roku, w którym na ekrany kin wchodzi Człowiek, który gapił się na kozy, Fabryka Kultury porozumiewa się z Jackiem Rostockim i decydujemy się na spotkanie z autorem opowiadań Grozy oraz zorganizowanie konkursu literackiego na opowiadanie Grozy. Żyli w składzie Jacek Rostocki, przewodniczący jury, Alina Strawczyńska, tutaj koleżanka, która jest... Tomasz Wojnarowski, którego dzisiaj niestety z nami nie ma i chyba nie będzie, oraz Rafał Klam, stwierdziło, że na konkurs 39 prac. Jury dokonało oceny opowiadań nadesłanych na konkurs i postanowiło przyznać 3 główne nagrody oraz 2 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę zdobył Arkadiusz Wszędy Był z miejscowości Bibiana, województwo wielkopolskie, za opowiadanie Kiss Me Tiger. Drugą nagrodę zdobyła Małgorzata Madej z Japonii. Nie udało się zlokalizować dokładnie miejscowości, ale osoba z Japonii za opowiadanie Maliny. Trzecia nagroda Kamil Szpyt, z miejscowości Lubaczu w województwie podkarpackim za opowiadanie Projekt Wolna Wola. Jury postanowiło przyznać również 2 wyróżnienia. Rafałowi Waszkowiczowi z Wrocławia za opowiadanie Witaj w krwiobiegu, Honoratko, oraz Szymonowi Owocowi ze Wschowy za opowiadanie 10-letnia przerwa w nałogu. Szymon Owoc jest z nami i prosiłbym... Bardzo zacny poziom. Za co ja osobiście dziękuję, bo poczytałem te wszystkie teksty. Gdyby był kiepski, to bym był biedny, no.